W komentarzach pod odcinkami z serii 10 lifehacków, które ułatwią Ci życie, niektórzy widzowie często mądrzą się. 10 lifehacków, które ułatwią Ci życie? A są jakieś lifehacki, które utrudnią życie? To jest śmieszne. Lifehacki, które ułatwią Ci życie. A co mają robić? Psuć? Niszczyć? Niech odcinki z tej serii posłużą Wam za idealny przykład, że owszem, lifehacki mogą utrudniać życie. Tak jak hakerzy komputerowi niekoniecznie muszą włamywać się na czyjeś strony i siać zgorszenie, wielu z nich pracuje na przykład jako specjaliści od bezpieczeństwa komputerowego. Także zapraszam Was na kolejny już odcinek z serii 10 lifehacków, które zdecydowanie utrudnią Wam życie. Podobnie jak poprzedni, i ten potraktujcie jako przestrogę, że nie warto wierzyć we wszystko, co znajdziecie w internecie. Numer 10. Świetny lifehack, jak zaoszczędzić czas na parzeniu herbaty, a jednocześnie wycisnąć z niej to, co najlepsze. Podczas tradycyjnego parzenia w czajniku albo szklance, jej prawdziwy smak ulatnia się wraz z oparami. Wkładając sobie herbatę do ust i zalewając ją wrzątkiem bezpośrednio, uzyskamy kwintesencję. Co więcej, powszechnie wiadomo, że gorąca woda skutecznie zabija bakterie. Dzięki temu zaoszczędzicie również na płynie do płukania ust. Numer 9. Macie ochotę podjeść coś na lekcji, ale coś więcej niż tylko zwykłego batona? W podręczniku od matematyki, polskiego czy jakąkolwiek macie teraz lekcję, zróbcie dziurę i włóżcie do niej na co tylko macie ochotę. Nauczyciel pomyśli, że pilnie się uczycie, podczas gdy wy będziecie tak naprawdę wciągać kluski z sosem. Numer 8. Kiedy na zewnątrz mróz, a na drogach gołoleć, dla lepszego prowadzenia auta zdejmijcie opony z przednich kół. Krawędzie takich kół będą wbijać się w lód, dzięki czemu zapewnią Wam bezpieczniejsze i bardziej precyzyjne kierowanie. Numer 7. Kolejny lifehack, który może przydać się Wam jeszcze tej zimy. Jeśli chcecie pozbyć się problemu oblodzonej przedniej szyby samochodu, pod wycieraczkami zamontujcie papier ścierny. Teraz zwyczajnie je włączcie, najlepiej na pełnej szybkości, i zaczekajcie, aż znowu nie zaczniecie wszystkiego widzieć. Numer 6. Zawsze marzyliście o elektrycznej szczoteczce do zębów, ale nigdy nie było Was na nią stać? Od teraz to nie problem. Do zwykłej szczoteczki przyczepcie wibrator, który znajdziecie w każdym sex shopie, a jak dobrze poszukacie, to nawet w szufladzie swojej mamy. Co prawda nie jestem pewien, czy takie rozwiązanie oby na pewno posiada atest Towarzystwa Stomatologicznego, tubka płynu do dezynfekacji powinna załatwić sprawę. Numer 5. Jutro ważny sprawdzian, rozmowa o pracę, a Wy ze stresu nie możecie zasnąć? Spróbujcie wypić puszkę farby, która została w Waszym domu po ostatnim remoncie. Amerykańscy naukowcy udowodnili, że naturalne składniki w nich zawarte pomagają zasnąć szybciej oraz na dłużej niż myślicie. Numer 4. Odwieczny problem każdego właściciela psa. Jeśli Wasz pupil również nie przestaje ciągnąć Was na smyczy, kiedy wychodzicie z nim na spacer, następnym razem, zamiast znowu dać sobie wyrywać rękę, spróbujcie iść odrobinę szybciej. Numer 3. Poczucie humoru i wzajemne żartowanie to bez wątpienia rzeczy, które pomagają utrzymać lepszy kontakt z ludźmi. Podczas najbliższego Prima Aprilis nabierzcie swoich sąsiadów, że jesteście wilkołakami, zasypiając nago w ich ogrodzie. Tego typu dowcip na pewno zacieśni więzi między wami, a jeśli dodatkowo wasi sąsiedzi mają córkę w podobnym wieku co wy, na pewno dacie się poznać jako odpowiedni kandydat na przyszłego zięcia. Numer 2. Ponownie coś dla zmotoryzowanych. Nie macie jak otworzyć piwa podczas prowadzenia samochodu? Odepnijcie pas bezpieczeństwa. Jego końcówka skutecznie posłuży jako otwieracz do kapsli. Przy okazji taki odpięty pas wpłynie na lepsze krążenie krwi, piwo na lepsze trawienie, a alkohol w nim zawarty z pewnością uprzyjemni Wam czas spędzony w drodze do pracy. Numer 1. Wyłączanie budzika przez sen, a co za tym idzie zasypianie do szkoły lub pracy, zdarza Wam się zbyt często? Jest na to sposób. Do guzika, którym wyłączacie alarm, przyklejcie kilka odwróconych pinesek. Bolesne dziury w dłoni, których na pewno nabawicie się przez pierwsze dni, powinny załatwić sprawę i skutecznie oduczyć Was lenistwa. I tym podziurkowanym jak seksmasterka akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie, między innymi 10 najśmieszniejszych kont na Instagramie, które na pewno chcecie obserwować. Jeśli są tu jacyś nowi widzowie, tradycyjnie zapraszam Was na moje inne kanały, które prowadzę na YouTube. Kanał z animacjami, widzieliście już animację z gruchaczem, oraz kanał z wyznaniami, gdzie nowe wyznania praktycznie codziennie. Do usłyszenia już jutro, cześć!